19 marca 1931 roku uroczyście obchodzono w Krakowie imieniny marszałka Józefa Piłsudskiego. I Józefa Piłsudskiego nikomu nie trzeba przedstawiać. Tradycję obchodzenia imienin komendanta rozpoczęli legioniści podczas I wojny światowej w 1915 roku. Od 1919 roku swoje imieniny obchodził on już w wolnej Polsce. Corocznie uroczystości gromadziły tłumy ludzi. Przybywały liczne delegacje legionistów, polityków i zwykłych ludzi. Organizowano parady wojskowe i koncerty. Specyficzny charakter miały obchody imienin w 1931 roku. Piłsudski wypoczywał na Maderze, na którą przysyłano tysiące listów i depesz z życzeniami. Mimo jego nieobecności w całym kraju, w tym również w Krakowie, odbyły się rewie, parady i koncerty. Solenizant otrzymywał wraz z życzeniami najróżniejsze prezenty. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajdują się projekty do opraw teg adresowych na życzenia dla marszałka, które zamawiały jednostki wojskowe. Autorami projektów byli Henryk Uziębło i Henryk Starzyński. Teki te były wykonywane w zakładzie introligatorskim Roberta Jachody w Krakowie. Po śmierci marszałka nadal urządzano jego imieniny, składając mu hołd, szczególnie uroczyście w wojsku. Armia zaliczała imieniny marszałka do świąt narodowych. Z perspektywy minionych lat zapewne trudno zrozumieć kult, jakim otaczano Piłsudskiego. Bez wątpienia było czasami w tym wiele przesady i nadgorliwości urzędników. Jednak dla ogromnej rzeszy Polaków marszałek był symbolem odrodzonej i niepodległej Polski. Był bohaterem, osobą, którą szanowano i podziwiano. Był prawdziwym autorytetem, rzecz wśród polityków rzadka.